Cześć, witajcie w nowym odcinku vloga. My jesteśmy Podróżowanie, czyli Kasia i Łukasz. W dzisiejszym odcinku zapraszamy Was serdecznie na Q&A. Odpowiemy na pytania dotyczące Turcji, które zadawaliście nam w poprzednim vlogu. Ale żeby nie było zbyt nudno, przepleciemy te odpowiedzi dwoma relacjami z dwóch pięknych, wyjątkowych miejsc w Turcji. Tym samym będzie to ostatni odcinek dotyczący Turcji. Ostatni odcinek z sagi tureckiej. Z sagi tureckiej, dokładnie. Zapraszamy. Zaczynamy. Dobra, to lecimy z pytaniami. Pierwsze pytanie. Czy w Turcji jest możliwość ponurkować z wykrywaczem metali lub szukać na plaży legalnie? Nie wiemy tego dokładnie, ponieważ nie sprawdzaliśmy, czy trzeba mieć pozwolenie, czy nie trzeba mieć pozwolenia. Natomiast widzieliśmy na kilku plażach panowie z wyszukiwaczem metali chodzili. Nigdy nie widzieliśmy, żeby ktoś nurkował z wykrywaczem metali, także trzeba byłoby to sprawdzić. Łukasz J. pyta, ciekawi mnie temat prania w Turcji. Czy pralnie samoobsługowe są dostępne powszechnie? Otóż Łukaszu, nie ma pralni samoobsługowych w Turcji. W ogóle nie istnieje taki temat jak pralnia samoobsługowa. Natomiast my korzystaliśmy z pralni takich chemicznych. Po prostu tam, gdzie się zanosi ubrania i ktoś pierze je na miejscu. No i na drugi dzień odbieraliśmy je. I to jest super serwis, ponieważ taka usługa jest jednodniowa. W zasadzie jeden dzień się zanosi, na drugi dzień się odbiera już wysuszone, poskładane i często nad wyprasowane ubrania. My płaciliśmy 40 mniej więcej lirów za pranie jednego worka. No, robiliśmy to raz na 2-3 tygodnie, więc 4 worki mniej więcej łącznie z pościelą nam wychodziło. No i za to płaciliśmy 120 lir. Kolejne pytanie. Czy byliście w Turcji w zoo? Nie byliśmy i nie widzieliśmy w ogóle, żeby były zoa. A z jakiego routera korzystacie i gdzie? Mam na myśli, czy również na terenie Unii? No, my mamy router bez taki, do którego wkłada się kartę SIM i w danym kraju, gdzie jesteśmy, kupujemy zawsze kartę SIM z internetem, no i mamy wtedy Wi-Fi na pokładzie naszego kampera. Mamy aktualnie dwa modele routerów. Jeden to jest Huawei taki bezprzewodowy i on się podłącza do USB, a drugi jest na przetwornicę. No, czasami korzystamy z tego, czasami z tamtego. Kolejne pytanko. Jestem ciekawa, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o COVID. Czy jadąc do Turcji musicie, przejeżdżając przez każde państwo, pokazywać paszporty covidowe? Czy podróż byłaby w ogóle możliwa, gdybyście nie byli zaszczepieni i co z kwarantanną przed wjazdem do kolejnego kraju? Sytuacja wyglądała następująco w momencie, kiedy my jechaliśmy. Czy to był październik 2021 roku? Na granicach Węgry-Rumunia, Rumunia-Bułgaria, Bułgaria-Turcja były sprawdzane paszporty covidowe. Z tego, co się orientowaliśmy, można było przejechać na testach, czyli trzeba byłoby się testować co granicę. Natomiast no, nie wiemy już, jak wygląda sprawa z kwarantanną. To trzeba sprawdzać na bieżąco, bo no, jest to też kwestia, która się bardzo dynamicznie zmienia. Ale my nie mieliśmy żadnej kwarantanny, jak przyjechaliśmy. Mieliśmy te paszporty covidowe, więc wjechaliśmy i normalnie po prostu mogliśmy sobie korzystać ze wszystkiego. Natomiast w Turcji, jeżeli chce się iść na przykład do centrum handlowego, no to wtedy trzeba mieć zaświadczenie. Albo test, albo paszport covidowy, bo inaczej nie wpuszczą. Do spożywczego i do zwykłych, pojedynczych sklepów wpuszczają, natomiast do centrów handlowych większych nie ma szans wejść, jeżeli się nie ma certyfikatu. Kolejne pytanko jest związane z promami. Czy można przepłynąć do Grecji z Turcji? Ogólnie można, takie promy kursują, natomiast w tym roku, jak sprawdzaliśmy tej zimy, to te promy były zawieszone, czyli i dopiero zaczynały kursować od miesiąca kwietnia. Ale warto to sprawdzać, bo możliwe, że to było spowodowane pandemią. Mariusz Michno pyta, podajcie ceny paliw i jedzenia. Więc Mariuszu, ceny paliw i jedzenia wszystkie są dużo niższe niż w Polsce. Paliwo mniej więcej kosztuje 4 zł, natomiast jest tam bardzo wysoka inflacja. No jak my przyjechaliśmy, to paliwo było po 3 zł, teraz jak wyjeżdżaliśmy 3 miesiące później było za 4 zł. Natomiast nadal to jest dużo taniej niż w Polsce, a jedzenie to ogólnie chleb mniej więcej kosztuje 70 groszy. Herbata na mieście, jak się pójdzie do jakiejś knajpki, to 50 groszy do złotówki. Za posiłek dla dwóch osób w restauracji płaciliśmy od 20 do 45 zł. Za dwie osoby jedzenie, picie z deserem 40 mniej więcej złotych, tyle to kosztuje. No a w sklepach no wszystko jest dużo, dużo, dużo tańsze.
niż w Polsce. No, wszystko poza alkoholem. Krótka przerwa w Q&A. Zapraszam Was na relację z góry Chimera. Jesteśmy w górach, wjechaliśmy z takimi krętymi dróżkami między drzewami, różnymi sosnami, siewierkami. Wypijemy kawkę i idziemy do góry pokazać Wam ognie Chimery. Na dole przywitał mnie pan, który powiedział, że bilet wstępu na tą górę jest 12 lirów. To nie jest dużo, to jest nieco około 3 zł. Uiściłem u pana, dostałem bilecik. No i mam podobno 1 km iść do góry. Nie rozbiło się. Na szczęście się nie rozbiło. Ta wędrówka przypomina mi nasze Camino. Camino de Santiago, gdzie szliśmy z Kaśką 2 lata temu. Też się idzie taką leśną drogą. Pięknie pachną szyszki. Różne zapachy są z lasu, jakiś ziół. No, bardzo przyjemnie. W oddali słychać szum jakiegoś strumyczka. Jest bardzo spokojnie. No, doszedłem, są tu jakieś zabudowania, jakieś ruiny zabudowań. O jest, pali się! Ale jazda, popatrzcie się. Wow, zobaczcie na to. Płomień z kamieni. Ale jazda. No normalnie się pali. Tam kolejne. Tu też! O Jezu! Podobno się zapaliło. Ale jazda. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Z tego co przeczytałem na dole i też w internecie, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi na temat tego, jak to się dzieje, że te skały płoną. Natomiast jest pewne, że jest to mieszanka różnych gazów. Na tablicy na dole było wypisane mnóstwo różnych gazów, pierwiastków. I one się, że tak powiem, spalają. Jak wychodzą na powietrze, to się samoistnie dokonują samozapłonu. Przynajmniej z tego, co ja doczytałem. Jeżeli ktoś z Was zna lepszą teorię tego, to możecie mi napisać w komentarzu. A jestem w szoku i strasznie żałuję, że nie wziąłem pianek tych marshmallow, żeby sobie je tutaj upiec. Te ognie, one tutaj płoną od starożytności, nieprzerwalnie. Cały czas ogień płonie, jak w Babilonie. Przed nami jest morze i dawno, dawno temu w starożytności żeglarze, którzy tutaj pływali po tych wodach, wyznaczali kierunek nocy, jak pływali, właśnie kierując się tymi tutaj oto ogniskami. Także kiedyś to miało jakąś funkcję, teraz pełni to funkcję tylko i wyłącznie taką no, dekoracyjno-turystyczną. Przyjeżdżają tutaj turyści z całego świata i robią sobie zdjęcia, smażą kiełbaski, pieką pianki, no i ogrzewają się, że tak powiem, w ogniu. Trochę śmierdzi, że tak powiem, na górze jak się jest, to takim czuć takim gazem. Tutaj jak jestem, to jest ok. Tutaj nie pachnie, ale nad tym ogniem jak się tak stanie, to czuć po prostu takim no, gazem, po prostu, że coś jest spalone i nie jest to drewno. Bardzo fajne miejsce. Gdybyście kiedyś byli w przyszłości tutaj, to możecie sobie skoczyć. A jeszcze mam taką zagadkę. Kto wie, kto to była Chimera, to możecie mi napisać.
Doszedłem już na parking i najchętniej bym się tutaj przespał, ale niestety pan powiedział, że tutaj z uwagi na to, że to jest teren zagrożony pożarem, nie można spać na tym parkingu ani kempingować. Więc jedziemy do najbliższej miejscowości, dosłownie tam niedaleko, na plażę, bo wiemy od naszych znajomych, że tam jest piękna plaża, więc jutro wam ją pokażemy. Dobra, wracamy do naszego Q&A. Jak z parkingiem i noclegami w Istambule? Kilka osób o to pytało, więc od razu wszystkim odpowiadam. Jeżeli chodzi o parking w Istambule, to my spaliśmy na parkingu znalezionym na Park Fortnite. On się znajduje prawie że w samym centrum starego Konstantynopola, czyli w tej starej części Istambułu. I on kosztuje 100 lirów za dobę. W cenie jest prąd, woda i możliwość skorzystania z pryszniców, ponieważ to jest na terenie boiska takiego orlika i tam piłkarze też mają swoje prysznice, no i można się po prostu wykąpać w tej szatni. Tam też jest pralka i my mieliśmy okazję za dnia sobie zrobić pranie. To było wszystko w ramach tej jednej opłaty. Tylko jak będziecie tam jechać, to musicie pamiętać, żeby nie jechać za GPS-em, tylko najpierw sobie zaplanować trasę i mapę i wjechać od alei Kennedy'ego. Bezpośrednio z alei się skręca w prawo na parking, przejeżdża prosto i jest tam strażnik, który całą dobę pilnuje tego parkingu. Robert pyta, skąd bierzecie kasę na takie życie? Więc drogi Robercie, my już zrobiliśmy odcinek o tym, skąd mamy pieniądze, więc odsyłam cię tam, ale korzystając z okazji, że mówimy tutaj o właśnie sposobach na zarabianie, to chcielibyśmy wam powiedzieć o naszych książkach. Wspólnie z Busem Przez Świat wydaliśmy jakiś czas temu poradnik podróży samochodowych i van life'u. Ta książka już jest bestsellerem, także możecie ją nadal zamawiać u nas w sklepie i Busem Przez Świat. Natomiast tutaj trzymam nową książkę. Jest to książka, którą wydała w tym roku Kasia, pod koniec zeszłego roku, i nazywa się Do Droga. Jest to książka, która opowiada o naszej podróży, o życiu w vanie, o tym, jak zmieniało się nasze myślenie, jak zmieniało się nasze podejście do podróży, do świata. Opisuje także właśnie kraje, które odwiedzamy, także znajdziecie tam troszeczkę ciekawostek, trochę takich, myślę, że poruszających opisów właśnie tego, co doświadczaliśmy, i są tam między innymi kraje takie jak Portugalia, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Albania i wiele innych. Są też zdjęcia i bardzo dużo ciekawostek, także zachęcamy was, żeby zakupić sobie taką książkę i w ten sposób wspieracie też nas i działanie naszego kanału. Nie wiem, czy wiecie, ale już jakiś czas temu zamknęliśmy możliwość wspierania nas poprzez Patronite'a i teraz można wesprzeć nas, kupując jedną z naszych książek. Na naszej stronie sklep podróżowanie.pl. Polecamy. Mam pytanie odnośnie autostraw. Czy nie ma możliwości zapłacić za nie na bramkach lub kupić na stacji biletu lub
nie ogarniając aplikacji, jak to robią starsi ludzie. No niestety nie ma takiej możliwości. System jest tak skonstruowany, że trzeba iść na pocztę, kupić tą naklejkę i tą naklejkę nakleić na szybę. To nie jest aplikacja, nie trzeba mieć aplikacji, zazwyczaj nawet nie ma do tego aplikacji, którą obcokrajowcy mogą korzystać. No i po prostu z tą naklejką przejeżdża się przez bramki. No a doładowanie tego konta jest też, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, możliwe tylko i wyłącznie na poczcie. Natomiast istnieje możliwość niejeżdżenia drogami płatnymi. Można sobie ustawić na mapie, na Google Mapsie na przykład, omijanie autostrad albo płatnych dróg. I znamy osoby, które jeździły po Turcji nie płaciwszy za autostrady. No da się to zrobić. Natomiast no, my z uwagi na to, że te ceny były niewysokie, wybraliśmy autostrady. Zwłaszcza tam w miejscach, gdzie przejeżdżaliśmy przez wysokie góry. Żeby nie męczyć auta i siebie. Pytanie o jedzenie. Jakie są tureckie śniadania? Piją kawę czy herbatę? Tureckie śniadania omawialiśmy pokrótce w naszym ostatnim odcinku właśnie dotyczącym jedzenia w Turcji. Tu także odsłamy. Zapraszam serdecznie. Ogólnie są pyszne. Jest bardzo dużo rzeczy do wyboru. Jakieś serki, oliwki, miody, kajmaki i tak dalej. Do śniadania pije się herbatę. Jak spisywał się wóz? Wóz spisuje się świetnie, bezawaryjnie. Pokonał wszystkie tysiące kilometrów przez ten ostatnie parę miesięcy. No jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Jeździ się po prostu przyjemnie, jak osobówką. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmiany. Zmiana na lepsze. Mona Lisa pyta, jak tam wygląda z psami mam owczarka? Zabranie psa do Turcji to nie jest większy problem, natomiast trzeba mieć ze sobą komplet tych wymaganych przez Unię Europejską badań, ponieważ kiedy będziecie wracać, no to mogą być one sprawdzane. Z tego, co rozmawialiśmy z właścicielami psów, największym takim problemem jest miareczkowanie. Natomiast my mamy dużo znajomych, którzy tam przyjechali, zabrali psy, nie wszyscy mieli to miareczkowanie, na granicy nikogo nie sprawdzali. Jedynym wyzwaniem jest to, że w samej Turcji jest dosyć sporo bezpańskich dużych psów, które jeśli są w większej grupie, no i obcy pies wejdzie na ich terytorium, no to prawdopodobnie się tam zlecą i mogą być takie, no bronić tego terytorium. Jednak no, nasi znajomi przyjechali z psem, nie mieli żadnych większych problemów. Spotkaliśmy też po drodze Olgę, pozdrawiamy Olga. Olga też podróżuje z owczarkiem niemieckim i też nie miała żadnych większych problemów z psem. Kolejne pytanko, czy widzieliście jakiś sex shop w Turcji? Od Andrzeja pytanie. Tak, widzieliśmy. Ja widziałem jeden w Stambule, to był na piętrze taki sklepik z akcesoriami i wejście było przez domofon, natomiast nie ma takich jakichś lokali z tańcem na róże i tak dalej, takiego czegoś w Turcji w ogóle nie widzieliśmy. Camper Australia Trip, pozdrawiamy. Pytają, czy po 3 miesiącach pobytu można wyjechać na tydzień i znowu wyjechać na 3 miesiące? Więc tak, wiza obowiązuje 90 dni w półrocznym odcinku czasu, czyli jeśli wjedziemy, wykorzystamy 3 miesiące, to musimy na kolejne 3 miesiące wyjechać i wtedy się wszystko zeruje i możemy wrócić. Natomiast jeśli chcielibyśmy zostać dłużej, trzeba załatwić sobie pozwolenie na pobyt, tak zwany ikamet. To tyle. To było ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy wszystkim za zadanie pytań. A teraz zapraszamy Was na relację z Pamukkale. Opuściliśmy wybrzeże, ponieważ kończy się nasza 3-miesięczna wiza turystyczna i musimy po prostu opuścić Turcję. W drodze powrotnej przyjechaliśmy... do Pamukkale, czyli takiego miejsca, gdzie się wydobywają wody termalne z ziemi. I jesteśmy całkowicie sami. Na parkingu nie ma nikogo. Nikogo. No poza kotem. Kot i my. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę do Pamukkale od parkingu północnego. On jest najdalej oddalony od samych tych źródełek gorących, ale trasa wjedzie właśnie poprzez starożytne miasto Hierapolis i mniej więcej zajmuje 2 km. Także wydaje mi się, że pół godziny, no może troszeczkę dłużej, spacerkiem dojdziemy do miejsca, gdzie wydobywa się ciepła woda. Już się nie mogę tego doczekać, tak naprawdę. Thank you.
doszliśmy właśnie z Kasią do takiego wniosku, po tym co zobaczyliśmy, że przeszliśmy przez cmentarz, przez nekropolis. Tam po prostu był cmentarz, a teraz przede mną już widzę budynki, które miały inne przeznaczenie i były przeznaczone no, dla ludzi jeszcze żyjących. W starożytnych czasie było umyć, zanim się wejdzie do miasta. Dlatego często właśnie miejsca, takie kąpieliska, hamamy były zlokalizowane u wejścia do miasta, żeby można się było umyć. Inaczej nie wpuszczali. Wchodzimy do teatru. Jezu. I piękne koty. Kici, kici. Cześć kotki. Przyjdź. No i teatr też zajebisty. Dowiedziałem się wczoraj z YouTube'a, że to nie jest amfiteatr, bo amfiteatry to były ogwalne, które miały scenę na środku, jak którzy byli dookoła obserwowani. A teatr to jest tak jak tutaj, czyli tylko na połowie. Jeszcze druga ciekawostka. Kiedyś, kiedy odbywały się tam sztuki na scenie, to postacie były przebrane w zależności od tego, jaką grały postać, czy pozytywną, czy negatywną. I postacie pozytywne były ubrane całe na biało, a postacie negatywne były ubrane na czarno. Także my jak widzicie, jesteśmy postaciami negatywnymi. Czarne charaktery 2. Powiedz coś, Łukasz. Pozdrawiam wszystkich widzów podróżowania. Jeżeli jeszcze raz nie subskrybujesz, to przycisnij przycisk subskrybuj pod spodem. Moi drodzy, zapraszam was teraz na kąpiel w gorącej wodzie. Idziemy z tego tarasu. Ja teraz zatrzymuję się, żeby zdjąć obuwie, ponieważ po tych tarasach się chodzi gołą stopą. Szybkie dwa słowa, co to jest. Więc moi drodzy, w Pamukkale to są takie narosty wapienne, które tutaj powstały na skalę. Po prostu się wydobywała gorąca woda z bardzo dużą ilością wapnia, no i oblewała po prostu tutaj skały. Wylewała i ten wapień po prostu osiadał. No i tak to po prostu teraz to wygląda. To, co widzicie tam za mną, to wszystko jest naturalnie, natura to stworzyła i tam już od 97 roku nie mają wstępu ludzie, no chyba, że mam jakieś specjalne pozwolenie. Natomiast tu, gdzie my jesteśmy, gdzie chodzą ludzie, to już jest niestety sztucznie zrobione przez człowieka. Tu są wylane baseny, różne koryta, które są już pokryte naturalnym wapniem z tej wody na przestrzeni lat. Więc to wszystko, co tutaj jest, no to jest zrobione głównie po to, żeby sobie ludzie mogli przyjść, zrobić zdjęcie, pooglądać i tak dalej. Niespecjalnie są tutaj warunki na to, żeby się kąpać, ponieważ ta woda nie jest jakoś specjalnie ciepła. No jest zimna, ale nie jest jakoś specjalnie ciepła. Tak więc, chociaż nie, odwołuję, ta jest ciepła. Ta tutaj jest w tym basenie, gdzie jest najwięcej ludzi, jest ciepła woda. Więc no, tak. No, ale to nie jest tak, żeby się po prostu leżeć tu i parę godzin i wypoczywać, tylko pochodzić, zamoczyć nogi i spadać. O, nie są takie głębokie. Pod kolano jestem. Tam jest moja kochana. Chcesz zdjęcie? Thank you.
Tu za mną widzicie antyczny basen, w którym są, po pierwsze jest ciepła woda, a po drugie są zanurzone przeróżne kolumny i pozostałości po budynkach starożytnych. Woda podobno ma 36 stopni Celsjusza. Chyba z Kaśką wejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda, bo właśnie zaczął padać deszcz. Kończymy naszą wizytę w Pamukkale. Właśnie wyszliśmy z basenu. Niestety nie można było wnosić kamery ani GoPro, ani zwykłej. Woda jest mineralna, bardzo przyjemna, nie śmierdzi, jest ciepła i świetne jest to, że wzięliśmy ze sobą maskę. Do nurkowania to mogliśmy sobie oglądać tam zanurzone różne fragmenty starożytnych budowli. Także kończę dzisiejszą relację z Pamukkale. Ja ogólnie jestem zadowolony, bardzo mi się podobało. Tamto mi się podobało, to mi się podobało, budowle mi się podobały, więc ogólnie ja polecam. Ja jestem zadowolony z tej atrakcji. To tyle, jeżeli chodzi o naszą turecką przygodę. Dziękujemy Wam bardzo za to, że oglądaliście i zaoglądaliście wszystkie odcinki, mamy nadzieję, naszej sagi tureckiej. Przypominam jeszcze raz na koniec, dla wszystkich osób, które chcą zacząć van life, to są książki do nabycia. Aktualnie jest promka na te dwie. Jeżeli się kupuje dwie, to wtedy jest 10 zł taniej. Także serdecznie polecam książeczki. To chyba tyle. W przyszłym tygodniu co będzie? W przyszłym tygodniu zdradzimy Wam, gdzie wybieramy się dalej po Turcji i jakie są nasze plany. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że się zobaczymy. Dajcie nam znać, czy odcinek Wam się podobał. Dajcie nam znać, co myślicie o Himerze, co myślicie o Pamukkale, gdzie wolelibyście pojechać, albo co Wam się bardziej podobało. Każdy z nas ma swojego faworyta, ale jesteśmy ciekawi Waszego zdania. To tyle na dziś. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Ściskamy Was mocno. Do zobaczenia. Bye-o.